duży i mały świat! Witamy Was wszystkich w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy iść na miasto, będziemy iść do centrum kantonu Guangzhou. No i musimy teraz iść na autobus. On kosztuje chyba 10 juanów za jedną osobę. I jedzie się gdzieś tak godzinę tam do tego przystanka, do centrum. Ale są bardzo ładne widoki i szybko nam zawsze to zlatywało, więc pewnie dzisiaj też szybko zleci. No dobra, to zabieramy Was z Wami na tą wycieczkę. Idziemy na autobus. Czekamy tu w kolejce, bo do autobusu w kolei, tutaj się w kolejce czeka, żeby wsiąść. Jest nasz autobus. W tamtym roku był taki piętrowy, ale w tym nie. Wysiedliśmy z autobusu i idziemy sobie tutaj na miasto zobaczyć wieżowce. Zobaczcie, jak Misia się chłodzi. Ma takie tutaj wiatraczki. Pożyczyliśmy od wujka Adama. O, bo jest dzisiaj strasznie gorąco. Agatka też ma wiatraczek. I tutaj najbardziej. O, tu się chłodzi. To było najmocniejsze, co tu? O, dziewczyny się chłodzą. Od razu lepiej, prawda? Lżej jest. Tak? Jesteśmy w centrum kantonu. Tak, mamy najmocniejsze. Lepiej? Tak. Idziemy zobaczyć ogromne wieżowce. No. Centrum miasta. Centrum miasta Kanton. Bo wujek też mieszka w kantonie. Tylko żeby dojechać do centrum, to ile? Trzeba jechać godzinę. Godzinę autobusem. Kanton to jest bardzo duże miasto. Przyszliśmy się ochłodzić i chcieliśmy wziąć jakieś lody. Lód rybny z fasolą. Tu jeszcze coś jest, ale nie wygląda to zbyt dobrze. Zobaczmy, czy są inne lody. Są tutaj jakieś orzełapki, jajka, skrzydełka, ale niestety lodów innych nie ma. Możemy wziąć sobie jakiś zimny soczek do picia, co? Ochłodzimy się trochę. Już samo przebywanie tutaj jest dla nas ochłodą, nie? Jesteśmy chwilę w klimatyzacji. O, te soczki są dobre. A tam też są jest o smaku mango. Inne chyba lody.
Agatka, jak chcesz zaryzykować z tym lodem, to okej, ale ja nie wiem, co to jest. Jak tam jest rybny, no to obok może być kurczakowy. Tylko zobaczę. To zobacz. Misia, chcesz soczek? Ja mam sok marchewkowy. A ja mam sok kiwowy. Kiwi. Ja mam z mango. Pilnujesz sobie tego, Agatka, że na razie mam to nosić. Nie wzięliśmy na razie lodów, tylko soczki, bo tak jak mówiliśmy, to były lody trochę dziwne. Ale to smakuje jak marchewka z jabłkiem. O, no to dobrze. No. Czyli smacznie. Już odkręcam. Koty są tutaj. Ludzie. Mano, jakiegoś no to jest chyba weterynarz tutaj, co? Ojej. O Boże, jaki kolor. Jaki brzydki. Ładny. Michał. Ale słodkie. Siaczki są takie małe. A ten szary jest najładniejszy. Pani takiego trzyma. O, zobaczcie tutaj. O, to jest. Popatrz na tego. Ale piękny. Ten tutaj tak zagląda do nas przez tą szparkę. Niebieskie oczy. No, za twoją rączką, bawi się. Kupiliśmy takie lody, tak wyglądają. No, w środku mają mieć jakieś różne smaki. Zobaczymy, jak to będzie w rzeczywistości. No, w taki upał to trzeba się chłodzić lodami, wiatraczkami, jak to Misia ma. I jeszcze basenem. O, basen też by się przydał, to prawda. Jesteśmy w parku. Ten park prowadzi nas do tej wielkiej wieży ogromnej. Idziemy tak w tym parku, zobaczcie, a tutaj obok budynki aż do nieba, ogromne. Tak, tam też jest jeden z najwyższych budynków w kantonie, nawet w Azji. Oglądać wieżę. Jaką wieżę? Taką bardzo wysoką. To wygląda właśnie ta wieża. I to wygląda ta wieża i właśnie do niej idzie. Znaczy nie do niej, tylko ją obejrzeć. My już jesteśmy blisko tej wieży, a tu jest taka kula rozrywana, tak jakby, i wieża. Tak. Już widać ją. Dobrze. Taka metalowa, rozerwana kula. Doszliśmy już do rzeki i po drugiej stronie rzeki jest ta wieża. I tak właśnie wygląda ta wieża. I jest mi tak strasznie gorąco, naprawdę. Z wielką chęcią teraz skoczyła sobie do basenu i się w nim wykąpała, albo nawet do tej wody. Tak mi jest naprawdę strasznie gorąco. A po drugiej stronie jest taki widok. I tu jest ta wieża, która jak się ściemni, będzie tak ładnie, taki będzie pokaz świateł na tej wieży. Ona zawsze ładnie świeciła tutaj, bo my już tu kiedyś właśnie byliśmy i oglądaliśmy ten pokaz. Byliśmy dwa razy, ale tylko raz oglądaliśmy. Za pierwszym razem nie. Jesteśmy sobie w takiej oto restauracji.
chcieliśmy coś, czegoś się napić, bo jest tutaj, jak widzicie, strasznie gorąco. I pokażę wam tą restaurację. Ja miałam sok arbuzowy, ale już całe wypiłam. Taki troszkę chłodny i taki bardzo fajny. Świeżo akurat wyciskany. No i tutaj są takie różne stoliki. Trochę muszę głośno mówić, bo zaraz dojdziemy do wiatraków i nie wiem, czy będzie mnie wtedy słychać, bo no wiecie, żeby wiatraki są tutaj, na przykład jeden, tam następny i następny, po to, żeby nie było gorąco. Tutaj jest bar, a tutaj, teraz akurat tego nie ma, ale jest, zawsze leci mgiełka. I tak ładnie ta restauracja wygląda. O, już zaczęła lecieć, patrzcie, jak fajnie. Możemy sobie przejść. I delikatną ulgę to przynosi. Ale nie dużo, to bardziej chyba jest dla ozdoby. Zobaczcie, ile rowerów można by pożyczyć. Różne kolory też. No różne kolory, ale dosyć sporo ich, nie? No, ale może to są różne z różnych aplikacji. No, ale u nas to raczej stoi zawsze mniej. No. 10, 15 może maksymalnie. Jest już ciemno i wszystko świeci. Tutaj jest wieża. Zmienia na różne kolory, się potem będzie zmieniać. Tutaj jest podłoga. Dzień to nie świeciło. Tam jest różne chińskie znaki, albo 1, 2, 3, 4, 5. Tu takie. Tam tak. Tutaj tak. Bardzo ładnie. A ten budynek tak. Widzicie? Wieża już zmieniła kolor. My zrobiliśmy bardzo dużo sobie zdjęć przy tej wieży, przy tym widoku. I przy tym widoku, o, inny kolor. Nie fioletowy, tylko zielony ma teraz te lampki na tym wieżowcu. Motylki teraz na tym wieżowcu latają. To jest takie wysokie, że ten budynek na przykład jest tak jak 4 pałace kultury, albo 3. Więc tutaj te budynki są o wiele wyższe. A to jest jedna z najwyższych wież, ale wież, nie budynków, na świecie. Jedna z najwyższych. Jesteśmy pod tymi największymi budynkami i spójrzcie w górę. Co? Widzicie, jak wysoko? Tu jest ten drugi. Tak. I też strasznie wysoki, a szyja boli, jak tak na się patrzeć. Właśnie się błyska i boimy się, żeby nas nie złapała ulewa. Ale się błyska. Ja nic nie wiem. A tutaj są takie budki, gdzie można śpiewać karaoke. Zobacz, Agatka. Chodzisz, siadasz na krzesełkach.
śpiewasz karaoke. Rzucasz chyba pieniążka, zakładasz słuchawki i śpiewasz. Ale fajne. Może to jest. No, tutaj obok są akurat zajęte. I nic nie słychać. No, nie słychać, dokładnie, wyciszone dodatkowo. No.